Drugi dzień będzie zmagań z tą metodą. Po prostu ja nie odpuszczę, chcę zobaczyć, czy naprawdę ta zanęta miała takie różnice tylko. Tylko, że dzisiaj będę nęcił najpierw ze spąba zanęcę, żeby jak te leszcze przyjdą, żeby jednak utrzymać. I mam już wybrane miejsce, gdzie będę łowił. Wezmę sobie tylko teraz, przeniosę odległość na spąba. Nie mam tego, nie mam tych kików do wyznaczania odległości tam, co się mierzy, ale ja to zmierzę na podpórkach. Na pewno każdy ma podpórki. Tutaj mam jedną podpórkę i tutaj jest druga. Odległość sobie sam wyznaczyłem. Chodzi mi, że między podpórkami. Można by to na pewno przenieść inaczej, ale jako, że ja jestem sam, tak będę miał chyba w miarę najłatwiej. Raz, dwa, my to robimy daleko, trzy, cztery, pięć, sześć, idealnie siedem, no takich niepełnych siedem odległości. Zaznaczyłem tu jakieś 3, to są 3 metry, może nawet nie ma tu 3 metry. Raz, dwa, 2,5 nawet. 2,5, 7 odległości, 7 okrążeń, czyli 14 odległości po 2,5, czyli jakoś na 35 metrach będę łowił. Więc nawet daleko. Teraz to samo trzeba zrobić na spąbie. 14 odległości. Okrążeń. Odległość będzie w takim razie 28 po 2,5 metra, czyli jakieś 35 metrów odległość. Jeszcze raz, jak miał lepszy. 3, 4, mało. I ostatnia niepełna. Tu zakładam klip. Na pewno wiele lepiej by to wyszło, gdybym miał te kiki. One tam chyba mają zagięcia, by mi się tak nie czepiało. Ale po prostu chciałem pokazać, że na podpórkach też damy radę. To jest moja mieszanka do spomba. Kukurydza, trochę pieczywa fluo, trochę zanęty, żeby to tak smużyło, jak będzie opadało, to ma szybko zwabić mi ryby. I pelety w różne wielkości. Będę to w takiej postaci sypkiej chciał podać, więc dlatego dodałem na koniec zanęty, żeby wypiła ostatnie resztki tej wody, co tu jest, żeby to się nie kleiło, tylko po prostu o tak, żebym to machnął. I po takie 4 spomby pójdzie wstępnie nęcenie. Nie będę nęcił już koszykiem oczywiście, tylko po 4 spomby od razu takiego towaru. Mam punkt obrany na tego busa tam. Teraz mi kamera będzie przeszkadzała, ale najwyżej zaspombuję na kamerze. Pięknie, nie wiem, czy się otworzył. Nie, otworzył się i tak po 4 razy. Tak jak mówiłem, zanęta znowu idzie najtańsza.
kontrasonu, przynęty. O, tego powinienem nie brać. Przynęty tu mam różnego rodzaju, pelety, dumbbellsy, minikulki, dumbbellsy, pelety i minikulki, ringers, lawa. Zobaczymy i zaczynamy. Koło godziny i nic się jeszcze nie dzieje, nawet brania, kompletnie nic. Tutaj też nic nie łowi, jest pełno ludzi, oprócz mnie jest jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięcioro wędkarzy. Zobaczcie, jakie mam fajne te niebieskie, różowe tableteczki. No jest niedobrze, wam powiem. Jest tą godzinkę, więc jeszcze coś się może wydarzyć. Jest pierwsza ryba. W początku branie mi nie wyglądało na leszcza, szczerze to przyspałem. Usłyszałem tylko dźwięk hamulca. Słodka zanęta. A chyba to nie jest lesz. A nie, lesz. O, bo wielki. Najpierw się człowiek siedzi i smaży. Teraz znowu leje. Mam nadzieję, że to tylko pobudzi ryby do brania. Ale tam się tak zaniosło, jakby to miało trochę popadać. Pada nieźle. Oj, ciężko będzie stąd wyjechać. I miałem branie jakieś, ale już się skończyło. Daje nieźle, ale widzę, że tam już się robi jasno. Deszcz ustał. Pierwszy z wędkarzy opuszcza łowisko. Zobaczymy, jak mu to się uda. O, bezproblemowo. Przestało padać, więc do nęce. Jest 17. Dam jeszcze po 4 z pompy. Do 21 jest widno. Więc do 21 mogę się śmiało posiedzieć. Na razie nic się nie dzieje kompletnie.
lipa totalna. Nawet silniki karłowate nie biorę. Tam walczy z karpiem, kobicina na tyczkę. Tyczkę to taki bat dłuższy. O, już nawalczyła. Malutki. Obleciałem już chyba wszystkie przynęty, jakie mam. Jak ryba nie żeruje, to na nic jej nie złowi. Nic się nie dzieje, kompletnie. Nikt nic nie łowi, tylko tamta pani, co wyciągnęła tam tego karpika na bata, a tak to nic. Ani ten karpiarz, ani tu, co był tyczką łowił te byczki. Ja tu, jak założyłem robaki, to też brały te byczki moment, czyli sumiki karłowate, a tak to nic się nie dzieje. Czy dam lawę, czy nie dam lawy, czy dipuję przynętę, czy nie dipuję, nic, kompletnie nic, ani na kukurydze, no na nic, nic, zero. Ryba się spławia, widać, że ta ryba jest, ale nie bierze w ogóle. Zero brań, zero czegokolwiek. Od czasu do czasu jakieś poruszenie szczytówki i koniec, tak jakby coś przepływało i się otarło. Wypuszczam moją zdobycz. Już raz tu dzisiaj leżałem, tam pojechałem na dupie prosto do wody. Tak to jest w klapeczkach na rybach. Tyle by go było. Nawet wam nie pokazałem. Sami widzicie, jak ryba nie żeruje, to czy to będzie Sonubejs, czy to będzie zanęta z supermarketu, nie ma ryby. Jeden leszcz, jedno branie i to tylko i wyłącznie na tą zanętę z marketu, na pelet czosnkowy, więc porównania nie mamy żadnego. No ryba nie brała. Jak nie bierze, no to czy będziemy walili zanętę za 50 zł kilogram, czy za 10 zł kilogram, no to i tak gówno złapiemy. Woda tu się ładnie klaruje, bo była bardzo brudna, teraz się klaruje, no ryba nie bierze, no nie żerowało w ogóle. Nikt nie łowił, jedna pani złowiła rybę, ja złowiłem leszcza i nic więcej. Nie było słychać żadnych odjazdów, sumiki tłukli. Z porównania co do zanęt nadal jestem niespełniony. Chciałem to tak zrobić, żeby naprawdę były brania, jedno tu, jedno tu, jedno tu, albo powiedzmy 20 brań tu, z żadnego tu, ale no cóż, nie bierze ryba. Filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ci, co nie subskrybują kanału, macie przycisk subskrybuj. I tyle. Dzięki bardzo i do następnego.